Kto jest twoim faworytem i dlaczego? Zacznę może od tego, że nie wiadomo jeszcze, co zostało w szpilce po tych walk, po tym nokaucie. No i po tej walce, jak jest teraz jego psycha z tym Radczenko. No nie wiem, teraz nie wiem, co jaki Artur wyjdzie do tej walki, tak? Też nie wiem, jaki jest Różański, no bo co widzieliśmy go w walkach z zawodnikami, no to nie była jakaś wysoka półka. Także ciężko powiedzieć, no powiem szczerze, że stawienie budzi moje zainteresowanie z tego względu, że chciałbym zobaczyć, jaki Artur jest, jeszcze ile z Artura zostało i ile będzie i co to jest Różański, boksując już na poziomie wyższym niż do tej pory. Także budzi moje to zainteresowanie, ale ciężko powiedzieć mi. Nie wiem, na razie dla mnie jest, jeśli chodzi o doświadczenie, na pewno to jest Artur Szpilka, jeśli chodzi o młodość, no to wiadomo o młodość, no młodość jak młodość, ale muszę powiedzieć, chęci zdobywania jakiegoś, chęci jakiejś jeszcze osiągnięcia jakiegoś wyniku, no to na pewno jest Różański, nie?